No i słuchajcie, co w tym areszcie? W tym jeszcze areszcie policyjnym. Oczywiście, słuchajcie, do spania nie ma żadnych łóżek, tylko zbite skrzynie z drewna, na tym położone takiej grubości śledź, materac. No więc dla kogoś, kto ma chore stawy, a w moim wieku to już jest normalne, leżenie na tym to była gehenna, totalna gehenna. No więc jak takie zwierzętko troszkę kursowałem od drzwi do kratu, od drzwi do kraty, patrzyłem i zastanawiałem się nad tym wszystkim, co się stało, nad tym, że zabrali mi sznurówki, zabrali mi szalik, tłumacząc się tym, że to pasek, żebym się nie powiesił. No i tak się zastanawiałem i to jest jakiś sens, jest tu logika. No, gdybym się chciał powiesić, no to wziąłbym to prześcieradło z łóżka, rozerwałbym to, zrobiłbym sobie sznurek, powiesiłbym się na kracie. To wszystko jest chyba tylko po to, żeby można było, nie wiem, kontrolą jakimś pokazać, słuchajcie, mamy regulamin, mamy przepisy i stosujemy te przepisy. Sensu i logiki nie ma w tym żadnej. Co tam dalej z tym aresztem? No to chyba wszystko. Dalej, słuchajcie, daj mi tą książkę. Ja postudiowałem prawie całą noc na temat mediacji. Rano zabrano mnie na pierwsze przesłuchanie, a kiedy wróciłem z tego przesłuchania, na stole stało już tak zwane śniadanie. Były to kanapki zawinięte w jakiś rozdarty już zresztą papier, co już budziło moje oburzenie, bo no cóż, było to niehigieniczne. Jeżeli ktoś to dotykał, a ja wiem, kto to dotykał, no teoretycznie z cateringu miało to przyjść zapakowane, to było rozdarte, nie wiem dlaczego. Do tego nie było oczywiście żadnego ani herbaty, ani kawy, tylko te kanapki walnięte tak, no jak to mówią, na goły stół. Ponieważ byłem stresowany, kanapki wyglądały totalnie niesmacznie, niesympatycznie, to więc ich nie ruszyłem. Potem pojechałem do prokuratury. W prokuraturze mój stres jakby się zdominował. I to, słuchajcie, zdominował się nie dlatego, że pani prokurator, młoda koza, widząca, widać było, że kompletnie bez doświadczenia zawodowego, po 7 czy 8 minutach rozmowy stwierdziła, że jestem człowiekiem totalnie zdemoralizowany. I to mnie chyba najbardziej wkurwiło. Bo jak można ocenić kogoś po 7 minutach, nie znając, co on w tym życiu zrobił, jaki był do tej pory w tym życiu? Ja jestem w stanie zrozumieć, że przestępstwa na wnuczka są jakąś takim rodzajem przestępstwa bardzo potępiany przez społeczeństwo. I ja to rozumiem. Zresztą powtarzam i to będę powtarzał sam, gdybym mógł, to, no nie wiem, zrobiłbym wszystko, żeby wykryć organizatorów tego typu przestępstw. Uważam, że właśnie osoby starsze powinny być faktycznie pod ochroną i ja na pewno bym nic takiego im nie zrobił. Ale ja to rozumiem. Tylko czy to, że ktoś jest nawet zamieszany, no bo na tym etapie postępowania można było tylko mówić o podejrzeniu, że popełniłem takie przestępstwo. Czy tylko to może już wysuwać tak daleko wniosek o totalnym zdemoralizowaniu i o tym, że koniecznie trzeba taką osobę aresztować. Ja już w ten czas, jak tylko trafiłem potem do tego już aresztu zawodowego, czyli do aresztu, który nie jest aresztem policyjnym, to tam w gazetach znalazłem, zresztą porobiłem takie wycinki, wiele artykułów o tym, że ktoś był członkiem grupy przestępczej, wymuszał haracze, pobił kogoś, zastraszał, czy że chuligani, którzy pod blokami tam bili starsze osoby i oni wszyscy potem odpadali z wolnej stopy. Wczoraj
przeczytałem artykuł w Głosie Wielkopolskim o młodym człowieku, który spowodował, no, przez głupotę, bo nie był pijany, czyli przez głupotę, przez brak pomyślunku, przez brawurę, spowodował wypadek, zabił 3 osoby. Ten człowiek już teraz wychodzi na wolność, będzie odpowiadał z wolnej stopy. Ja siedziałem do sprawy odwoławczej, siedziałem w areszcie i mimo, że składałem 3 razy odwołanie, którym tłumaczyłem, że nie ma takiej potrzeby, żebym ja odpowiadał z aresztu, że mam rodzinę, że mam syna, który się uczy. Ale wróćmy do aresztu ciągle. No więc tego policyjnego aresztu. No więc jak pani prokurator powiedziała, że jestem totalnie zdemoralizowany, to już mnie to tak bardzo, słuchajcie, naprawdę wkurwiło, że jak wróciłem do tego aresztu policyjnego, to już nie miałem ochoty na pewno na jedzenie. I nie tknąłem obiadu, który zresztą znowu w jakimś plastikowym kubku, jakaś taka bryja, która miała udawać zupę, więc oczywiście tego już nie dotknąłem. A skoro już okazało się nagle, że 24 godziny jestem praktycznie bez jedzenia, postanowiłem, że zaprotestuję przeciwko właśnie takiemu traktowaniu, nie przeciwko aresztowi, tylko przeciwko takiemu traktowaniu człowieka, poniżaniu go w tym momencie, bo dla mnie stwierdzenie, że jestem totalnie zdemoralizowany, było po prostu strasznym poniżeniem mojej godności. Po południu przybył do mnie osobiście pan komendant policji w Lwówku, w Gryfowie, z pytaniem, dlaczego protestuje, dlaczego nie chce jeść, że tam, no oczywiście, to są takie bla, 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 takie zupełnie bla, bla, jak nasi politycy, którzy mówią wyborcom: słuchajcie, kochani wyborcy, my was kochamy, my was lubimy, my dla was wszystko zrobimy, ale raz na 4 lata, oczywiście, w roku wyboru. Tu i też było: czemu pan protestuje, w czym panu mogę pomóc? I to zainteresowanie było do momentu, kiedy ja powiedziałem, że ja nie mam nic przeciwko policjantom w Gryfowie i nie uważam, że w czymkolwiek właśnie oni, nie wiem, czy złamali przepisy, procedurę, czy byli niegrzeczni w stosunku do mnie. Jeżeli powiedziałem, w tym momencie, kiedy powiedziałem, że ja nie mam pretensji do policji, protestuję po prostu przeciwko durnowatemu zachowaniu się pani prokurator, oczywiście sprawa się zakończyła, jeszcze pan komendant, no, pro forma wezwał pogotowie, żeby stwierdzili, czy przypadkiem im tam do poniedziałku nie umrę. W momencie, kiedy pan sanitariusz powiedział, że nie ma takiej obawy, żebym do poniedziałku nie wytrzymał, to pan komendant odetchnął z radością, mówi: no to jest, co znaczy, pominacie. On tylko się uśmiechnął tą swoją, tym swoim uśmiechem policjanta z radości, że w poniedziałek dostanę kopa, pójdę do innego aresztu, a on będzie miał święty spokój i nic mu tu nie zabra statystyk. W poniedziałek okazało się, że moja sprawa nie będzie w Lwówku Śląskim, ta sprawa o to, czy ma być areszt, czy nie, tylko w Lubanie. Więc jak jechałem do Lubania, to od razu już wiedziałem, że dostanę sankcję. Wiedziałem, że to, że stanę przed obliczem Wysokiego Sądu, będzie jedną wielką farsą, bo jadę do Lubania właśnie dlatego, żeby daleko już nie trzeba było mnie odprowadzać. Gdyby sankcja zapadła w Lwówku Śląskim, to musieliby mnie teraz z kolei z Lwówku Śląskiego przewieźć do Lubania, nadkładaliby sobie trasy. Więc to pokazuje, jakie mamy inaczej. To pokazuje, jak działa część sądu. I to też musicie wziąć pod uwagę, ja to często podkreślam, bo często spotykam się z takimi opiniami. Kłata policja, głupkowata, nie wiem, władza, głupkowaty sklepikarz, głupkowaty taksówkarz, pojebani Rosjanie, pojebani Żydzi. Tak nie jest, słuchajcie. To jest takie generalizowanie. Najczęściej powiem wam tak,
Najczęściej to jest właśnie w ten sposób, że większość ludzi jest miła, sympatyczna i fajna, to jakaś grupa jest głupkowata. I to w każdym zawodzie, w każdym narodzie. Oczywiście pomijając sytuacje skrajne, takie na przykład jak wydarzyły się przed II wojną światową w Niemczech, gdzie faktycznie z 90% społeczeństwa porwała postawa i ideologia Adolfa. A normalnie rzecz biorąc, to zawsze jest tak, że to jakaś grupa jest niesympatyczna. Jak jeżdżą w głupka, to rowerzyści, to nie wszyscy, pewna grupa. Jak przechodzą po pasach piesi jak idioci, to też nie wszyscy, pewna grupa. Tylko niestety tak się składa, że ta grupa podgłupiastych jest zawsze bardziej denerwująca i dlatego na nią zwracamy uwagę. I tak jest również z sądami. Są sędziowie, którzy nie powinni w ogóle w tym zawodzie pracować, bo albo po prostu psychicznie się tam nie nadają, albo jeszcze nie dorośli do tego, aby być sędziami. A też są sędziowie, którzy po prostu naprawdę potrafią pomyśleć, zastanowić się. I takim sędzią na pewno jest obecny sędzia w Wówku Śląskim, który prowadzi moją sprawę. Ja nie wiem, jaki wyda wyrok. Może być, że on mnie skaże. Tylko, że jeżeli on mnie skaże, no wiadomo, jeśli tak by w ten czas to było, ale jeżeli on mnie skaże, to ja przynajmniej będę wiedział, że on to zrobił po dogłębnym rozeznaniu sprawy i że po prostu doszedł do takiego wniosku, że faktycznie w jego ocenie, wynikające z jego doświadczenia życiowego, jestem winny. Takim sędzią jest na przykład pani sędzina w Piotrkowie Trybunalskim, która też dokładnie rozpatruje każde za i każde przeciw. I widać, że stara się być bezstronna. Po prostu chce dojść do prawdy.